Witajcie, dzisiaj zapraszam na krótki poradnik zakupowy, a przy okazji pokażę Wam bardzo fajny halloweenowy gadżet. Ceny wszystkich gadżecików, które zobaczycie w tym poradniku, są także w opisie filmu, zachęcam do sprawdzenia, a wstępie będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę i zapraszam do oglądania, zaczynamy! Całkiem niedawno stałem się posiadaczem takiego fajnego gadżetu, a jako, że zbliża się Halloween, postanowiłem Wam go pokazać oraz będzie też kilka propozycji, w co można ten gadżet uzbroić, ponieważ ta niesamowicie wyglądająca rzecz jest to nic innego jak stojak na słuchawki oraz na gamepada. Ewentualnie możecie tutaj zrobić wersję na dwa pady. Jeśli chodzi o jakość wykonania samego gadżetu, no to powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Z tego co pamiętam, jest to chyba z jakiejś żywicy, natomiast dbałość o szczegóły jest. Kupione w Polsce za około 150 zł, link Wam też wrzucę do opisu filmu i będą także linki do gadżetów, które zaproponuję do powieszenia na ten stojaczek. Przy okazji recenzje sprzętów marki Genesis, które się dzisiaj będą w tym filmie pojawiały, też macie na kanale, więc możecie dokładnie sobie obejrzeć, sprawdzić, jak na przykład działają pady Genesis, jak działają słuchawki, ich mikrofony. Poświęćmy jednak chwilę na sam gadżet, widzicie w tej chwili go na zbliżeniach. Jest to taki klasyczny obrazek z filmu o zombie, czyli taka rozkładająca się ręka wychodząca z podziemi. Jest tutaj jakiś nagrobek, ręka wykonana jest szczegółowo. Zwróćcie uwagę na paznokcie, tutaj mamy trochę wystającego mięsa, kość na wierzchu. Tak więc generalnie powiem Wam, że pod względem wykonania nie ma się do czego doczepić. Ten stojak na tyle mi się spodobał, że postanowiłem go od razu zamówić i będziecie go widywać w różnych recenzjach słuchawek czy padów, albo myślę, że wygląda po prostu fajnie. I teraz zobaczcie, jak to może się sprawdzić w wersji na dwa pady. Jednego z padów możemy sobie położyć w ten sposób, czyli w dedykowane miejsce do pada, a drugi może zawsze zadokować się tutaj w miejsce do słuchawek i też się fajnie trzyma. No i wieszamy słuchawki i czy to są słuchawki z tego typu zawieszeniem, czy też słuchawki z bardziej klasyczną regulacją, to też tutaj wszystko dobrze się mieści. Jak dla mnie ten stojak mógłby być jeszcze 3-4 cm wyższy, ponieważ jak mamy tutaj takie naprawdę masywne, duże słuchawki, to one już mają niewiele przestrzeni tutaj. Tym bardziej, że są w pełni złożone. No ale jeśli headset ma mniejsze wymiary, no to wtedy nie ma tutaj problemu. Powiem Wam, że stojaków do słuchawek różnych testowałem już sporo. Mamy też różne takie na przykład uchwyty do padów, gdzie mogą to być jacyś bohaterowie Marvela czy DC trzymający tego pada. Też wygląda to fajnie. Też o czymś takim myślałem. Natomiast tutaj, jakby nie było, mamy bardzo praktycznie, bo dwa w jednym. Tak więc czy gracie na PC-cie, czy gracie na konsoli, to zapewne macie i pada, i słuchawki, więc taki gadżet nie dość, że będzie fajnie wyglądał na Halloween, no i także przez cały rok, no to jeszcze jest po prostu praktyczny. No i jeszcze informacje o sprzętach marki Genesis, które mogliście widzieć w tym poradniku. Zacznijmy od gamepadów. Genesis PV58, bezprzewodowy gamepad do PC-tów i Sony PlayStation 3. Łączność poprzez dołączony dongiel, cena poniżej 100 zł. Genesis Mangan 400 Wireless. Najbardziej zaawansowany pad w ofercie marki na tą chwilę. Oficjalna cena 159 zł. Działa tak poprzez dołączony do zestawu dongiel, jak i poprzez łączność Bluetooth. Dzięki temu kompatybilny jest nie tylko z PC-tami, ale także na przykład z urządzeniami pracującymi pod systemem Android, wszelkie urządzenia mobilne, Asus ROG Ally, Steam Deck czy Nintendo Switch. No i słuchawki Genesis Neon 613. Oficjalna cena 149 zł. Lekkie słuchawki z systemem stereo z automatycznym dopasowaniem wielkości słuchawek do głowy, dodatkowo z wtykiem USB, który zasila diody. Słuchawki kompatybilne z każdą platformą poprzez łączność mini jack 3,5 mm. Genesis Neon 764. Oficjalna cena 199 zł. Słuchawki na USB, gdzie dostępny mamy tak dźwięk stereo, jak i wirtualny dźwięk 7.1 oraz rozbudowane oprogramowanie. No i nie zabrakło także LEDów. Kompatybilność to PC-ty, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz także urządzenia z systemem Android przy użyciu adaptera na USB typu C. No i Genesis Toron 301. Słuchawki za 149 zł oficjalnie i są to klasyczne, wygodne słuchawki stereo, zapewniające naprawdę dobrą jakość dźwięku. No i również tutaj kompatybilność z wszystkimi platformami, konsolami, ponieważ podłączamy mini jackiem.
Okej, tak więc to jak sam w sobie bardzo fajny, ja jestem zadowolony z zakupu. Często po prostu przeglądając internet można trafić na coś ciekawego i czasami jest to taka rzecz, którą od razu chce się zamówić. Tak było też w tym przypadku. A przy okazji mamy poradnik zakupowy, pokazałem Wam tutaj kilka sprzętów marki Genesis, której produkty osobiście bardzo lubię testować. Ta marka często lubi zaskakiwać nowościami i między innymi niedawno były recenzje nowości od Genesis, a także będą jeszcze niedługo kolejne nowości, więc dla fanów tej marki myślę, że bardzo dobra informacja. Jeśli któryś z gadżetów Was zaciekawił, no to do wszystkiego linki macie w opisie filmu. Co miał recenzję u mnie na kanale, to także ma link do recenzji. No jak Wam się dobrze oglądało, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do napisania komentarza, na przykład który gadżet Was najbardziej zaciekawił lub co myślicie o tym stojaku. Warto również udostępnić film znajomym. I ostatnia rzecz, warto subskrybować, żeby być na bieżąco z nowościami. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.